Witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić grę w Scratchu odbijanie piłeczki. Gra jest bardzo prosta. A więc zaczynamy. Gra polega na odbijaniu piłeczki oraz zbieraniu punktów. Jeżeli piłaczka upadnie na pole, wtedy punkty są odejmowane. Gra jest prosta. Kod do gry można znaleźć w Scratchu, ponieważ jest to jeden z tych samouczków. Natomiast chciałbym pokazać tutaj, jak zrobić, żeby piłeczka zmieniała kolor. Więc tak, zatrzymamy grę. Czyli tak, dajemy sobie dowolne tło. W tle możemy sobie ustawić kolory, które będą nam powodowały odejmowanie punktów. Następnie piłeczka. Piłeczki możemy sobie dodawać z kostiumów, z biblioteki kostiumów. Weźmy przedmioty, będzie szybciej. No, weźmiemy jakiś kolor. OK. I oczywiście za pomocą zmiany kolorów możemy sobie tutaj dowolny kolor no, podmienić. O, na przykład podmieńmy na taki. W zależności gdzie chcemy, żeby był cień, to sobie odpowiednio ustawiamy. I tak możemy dodać wiele tych piłeczek i wtedy będą nam się zmieniały ich kolory. Teraz tak, skrypty. Skrypt do piłeczki składa się z dwóch części, czyli najpierw jest poruszanie piłeczki, ustawianie kierunku na 45 stopni. Można sobie po te stopnie podmieniać na inne i zobaczyć, jak to działa. Przesuwanie też można podmieniać. O, i bardzo ważne, żeby się odbijała od brzegów. Tutaj, jeżeli dotyka padle. Padle to jest ta nasza paletka. To wtedy obraca się. Piłeczka zaczyna się obracać. Dajemy jakiś dźwięk odbicia i zmieniamy kostium. I oczywiście zmieniamy wynik o 1. Ważne, żeby czeka 1 sekunda, to nam powoduje, że program działa z normalną szybkością. To jest bardzo ważne, tutaj ta 1 sekunda. Jeżeli dotyka koloru, tak jak wcześniej mówiłem, no to wtedy zmieniamy wynik, odejmuje punkt i też czekamy. Dajemy to bardzo ważne, czeka 1 sekunda. Kod paletki. Kod paletki jest bardzo łatwy. Zawsze idź za wskaźnikiem myszki. Czyli jeżeli uruchomimy, to paletka podąża za naszym wskaźnikiem myszki. Proszę zobaczyć. Gierka jest bardzo prosta, sympatyczna. I oczywiście można sobie ją dowolnie modyfikować. To tyle. Dziękuję za obejrzenie tego krótkiego poradnika. No i do zobaczenia. Życzę powodzenia w nauce Scratcha.